Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Po raz kolejny zajmiemy się tematem relacji pieszy i kierowca na przejściu dla pieszych, a to dlatego, że dostaliśmy list od pana Zbyszka, który przesłał nam, jak sam pisze, film mrożący krew w żyłach. No, jak w ogóle skomentować taką sytuację jak na tym filmie? Brak komentarza. Dziecko, bo dziecko to przecież jeszcze próbuje przejść przez przejście dla pieszych. Robi to ostrożnie. Kierowca jadący z naprzeciwka wcale niespecjalnie szybko. No, wydaje się, że bezpieczeństwo powinno być zapewnione. Zresztą po jego stronie to dziecko właśnie jest. Dziecko już weszło na przejście i nagle z przerażeniem widzi, że kierowca jedzie. Na szczęście uskoczyło. Kierowca bezrefleksyjnie przejeżdża dalej, a dziecko już wystraszone całą sytuacją przebiega dalej przez jezdnię, mimo że pewnie wie, że tak nie wolno, ale woli się pozbyć tego przechodzenia jak najszybciej. No, ale to dziecko to dzieliły naprawdę ułamki sekund od śmierci. To przerażająca sytuacja. Ułamki sekund i centymetry. Przerażające, przerażające. Co pomyślał ten kierowca? Czy on w ogóle o czymś pomyślał? Te przypadki dzieją się ciągle na ulicach naszych miast. Właśnie dlatego wracamy do tego tematu. No właśnie, myśmy dość rzadko wspominali o takiej sytuacji, kiedy jest jezdnia, ma dwa pasy w dwóch kierunkach i kierowca zatrzymuje się przed przejściem dla pieszych, żeby przepuścić pieszego. Jak ma postąpić kierowca, który nadjeżdża z kierunku przeciwnego? Tak, no w tej sytuacji oczywiście problem był taki, że to bardziej tamten kierowca powinien był przepuścić to dziecko, prawda? Ale przyjmijmy, że sytuacja jest odwrotna. Pytają nas państwo o to w mailach, więc mówimy o tym być może, że tak kompletnie po raz pierwszy. Otóż, gdyby pieszy wchodził przed ten nasz jadący pojazd, czy chcielibyśmy go przepuścić, bo tam oczekiwał na przejście, zatrzymujemy się, sprzeciwka nadjeżdża pojazd. Nie ma zakazu omijania pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, ale jechał w przeciwnym kierunku. Jeżeli by jechali w tym samym kierunku, oczywiście ten zakaz obowiązuje. W przeciwnym nie ma. Natomiast musimy pojechać tak, żeby na pewno nie wymusić pierwszeństwa. Czyli nie zmusić pieszego do zatrzymania się, spowolnienia kroku, czy też przyspieszenia kroku. Bo na tym polega ustąpienie pierwszeństwa w stosunku do pieszego. Czy ten samochód sprzeciwka zachował się poprawnie? Jak najbardziej. Jeżeli nie ma możliwości wymuszenia na pieszym pierwszeństwa, możemy bez żadnych wątpliwości jechać. I takie przejście właśnie mamy tutaj za nami, na skrzyżowaniu ulic Racławickiej i Wrocławskiej w Krakowie. No i taka sytuacja. Czy ten kierowca dobrze zrobił, że pojechał, czy jednak powinien się zatrzymać? Wydaje mi się, że sytuacja stykowa. Mógł jeszcze przejechać. Mógł jeszcze przejechać, chociaż nie zalecamy tego, ale nie można mu postawić zarzutu, że zmusił pieszego do nie tylko do zatrzymania, ale nawet do spowolnienia kroku. Zmieścił się, ale nie było to całkiem dobre. I popatrzcie państwo, wolę tę sytuację. Kierowca w tej sytuacji, bardzo zbliżonej do tamtej, zatrzymał się. Tak jest lepiej. Może też jeszcze nie zmusiłby pieszego do zwolnienia kroku, ale spowodował, że pieszy czuje się dowartościowany, że pieszy będzie szukał przejść dla pieszych, żeby tam czuł się bezpieczny w stosunku do pojazdów jadących z jednej i z drugiej strony. To zachowanie jest lepsze. Postępujmy tak, żeby pieszy czuł się bezpiecznie na przejściu dla pieszych. Jesteśmy teraz na Pawie i mamy tutaj dużo przejść z wysepką w środku jezdni. Pamiętajcie piesi, że każde kolejne wejście na jezdnię, czyli najpierw z chodnika w kierunku wysepki, a potem z wysepki, żeby przejść przez drugą część tej podzielonej wysepką jezdni, jest osobnym wejściem na przejście. Jeśli pieszy dochodzi do wysepki, do tego jakby swojego spocznika, możemy spokojnie przejeżdżać. Na pewno nie wymuszamy na nim pierwszeństwa. Natomiast jeśli on już doszedł do tego spocznika, to myślę, że nie powinniśmy jechać. Nie powinniśmy go tam zatrzymywać. Ale pieszy ma się upewnić, jest to każde kolejne wejście na przejście i nie może wchodzić bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. No i właśnie, teraz czy piesi muszą wbiegać? Spokojnie, podjeżdżam, piesi przechodzą i ja jadę. Już myślę, że ta piesza mogłaby się powstrzymać, no ale nie mogę tego wymusić. Tutaj czasami piesi chodzący do galerii, na dworzec, zdominowali kierowców.
idą, jeszcze ten wbiega, jeszcze tamten. Bez sensu. Samochód, grupa pieszych, samochód. W ten sposób to powinno wyglądać. No ale musimy znowu wrócić do tematu, o którym mówiliśmy już setki tysięcy razy. Mianowicie o tym, jak kierowcy omijają samochód, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. No i jadą w tym samym kierunku. Mamy tutaj film od pana Rafała. No naprawdę ten film robi wrażenie. Pan Rafał naliczył, że ominęło go 18 pojazdów. To jest film z Rzeszowa. No proszę, liczcie państwo, 18. Nie wiem, czy ci kierowcy uważali, że ten samochód skręca i pominęli go w rozliczeniach? Pojazd zatrzymuje się przecież przed przejściem. No nie po to, żeby oglądać widoki. Z tego miejsca nie skręci, skręci za chwilę, a na razie zatrzymał się tutaj, żeby przepuścić pieszą, która chce przejść przez jezdnię, ewidentnie, prawda? A tamci jadą tymi pasami, jednym, drugim, jadą. Co pomyśleli, że awaria? No jakby tego kierowcy, który się zatrzymał, nie było, jakby w ogóle nie widzieli tego samochodu. Tak, oni go pominęli w rozliczeniach, no ale jakżeż to groźne. No wyobraźcie sobie państwo, że ta piesza w końcu wejdzie i co? I przejedziemy ją, a oni jadą w ogóle nie zdejmując nogi z gazu, prawda? 18, no świetnie. 18 do podliczenia ich na 10 punktów. 500 zł. A teraz taka dość interesująca sytuacja. Pan, który przysłał nam filmik, pyta, czy kierowca zachował się prawidłowo? Czy no nie był bardziej papieski niż papież? Że ta pani chyba nie zamierzała przechodzić, że rozmawiała przez telefon. No jak to skomentować? Trochę był bardziej papieski niż papież. Powiedzmy w ten sposób. Tym swoim zatrzymaniem no, mógł zaskoczyć innych uczestników ruchu drogowego, aczkolwiek kolizja, która następuje z winy pojazdu, który najechał. Bo co miał ten kierowca jadący zrobić? Zmniejszyć prędkość, trzymać właściwy odstęp, rozglądać się, a nie jechać bezkrytycznie, zakładając, że tamten pojazd pojedzie. Także wina kierowcy, który najechał, jest niepodważalna. Natomiast miał prawo się minimalnie czuć zaskoczony tym właśnie nadgorliwym postępowaniem kierowcy, który postanowił się nieco na siłę zatrzymać. Notabene wcale nie jechał całkiem wolno i jakby tak nagle podjął decyzję o wpuszczeniu na przejście pieszej, która, jak popatrzycie państwo, zajęta jest rozmową przez telefon komórkowy. Stoi w pewnej odległości od przejścia. W ogóle nie jesteśmy pewni, czy ona chciała przechodzić, czy nie chciała. Raczej kierowca jadący pasem bliżej tej pieszej powinien myśleć o jej przepuszczeniu, a tamten powinien uważać na to, żeby go w tym momencie nie ominąć, czy też nie wyprzedzać, jak będzie zmniejszał prędkość. W tym przypadku prosimy, żeby takich zaskoczeń niepotrzebnie nie robić, ale oczywiście winny jest kierowca Peugeota białego, który w tym momencie omija pojazd, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Oczywiście winny jest ten kierowca, który najechał tego nieszczęśnika, który się zatrzymał. No i jeszcze jedno, piesi, jak zbliżacie się do przejścia, to z zamiarem przejścia. Jeżeli chcecie porozmawiać przez telefon, to stójcie daleko, a nie przy przejściu. Bo tak stwarzacie sytuację niejasne. A tu ma być wszystko jasne. Dochodzę do przejścia, to chcę przechodzić. No ale de facto nasz kierowca chciał dobrze, no a skończyło się bardzo źle. Być może chciał dobrze, ale źle to wykonał, po prostu. Pomówmy jeszcze o skrzyżowaniach, na których nie funkcjonuje z jakiegoś tam powodu sygnalizacja świetlna. Jak mają się zachować kierowcy? Dotychczas mieli sygnalizację świetlną, teraz jej nie ma. Czyli mamy przejścia dla pieszych, bo najpierw na to zwróćmy uwagę, o ruchu niekierowanym. Był ruch kierowany sygnałami świetlnymi, a w tym momencie, dopóki nie przyjedzie policjant czy inny kierujący ruchem, mamy skrzyżowanie, mamy przejście dla pieszych o ruchu niekierowanym. Jedziemy, pamiętając o zakazie wyprzedzania bezpośrednio przed i na przejściu dla pieszych oraz zakazie omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. I teraz wszystkie pojazdy muszą się zainteresować i nie mogą jechać, mimo że jadą w innych kierunkach, bo przepuszczam pieszego, żeby nie ominąć pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Wydaje się początkowo, że pojazd zatrzymał się w korku. Korzysta z tego pieszy, wchodzi, a pojazd jadący innym pasem jedzie. A nie powinien. Omijanie pojazdu, który w tym momencie przepuszcza pieszego. Nawet jak on się tam wcześniej zatrzymał z innego powodu, to w tym momencie to zatrzymanie jest spowodowane pieszym. Nie możemy w rozliczeniach pominąć pieszych, którzy przechodzą na przejściu dla pieszych. Kierowcy, jak zobaczą, że jest wyłączona sygnalizacja świetlna, to wpadają w panikę. No jakby nagle tracą głowę, nie wiedzą co robić. Umiemy zielone i czerwone, a zapominamy o
przepuszczeniu pojazdów, który jechał z przeciwnego kierunku, a my skręcamy w lewo, czy też on skręca w prawo, a my skręcamy w lewo. Zapominamy o tej właściwej kolejności wynikającej z przepisów ogólnych, czy ze znaków. Droga z pierwszeństwem, droga podporządkowana. Czasami nie patrzymy już na te znaki. Przyzwyczailiśmy się, że światła to nie znaki. W takim przypadku widzimy żółte migające albo brak świateł, natychmiast zwracamy uwagę na to, która droga ma pierwszeństwa, która jest podporządkowana. No i to będzie decydowało. Czyli jeszcze większa uwaga, ale w naszym programie dzisiejszym chodzi nam głównie o to. Nie zapominajmy o pieszych. W tym ferworze nie zapominajmy o pieszych. Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.